Gromadzimy się dzisiaj w tych murach, aby serdecznie i prosto pożegnać pana Kazimierza, zaistniał w życiu każdej z obecnych tu osób. Serdeczny przyjaciel i lubiany kolega, filmowiec, dokumentalista. Pamiętam go jako nieobecnego olbrzyma, który jednak od czasu do czasu wracał między nas. Profesor świadomie, czy tylko naturalnym przykładem, uczył kultury rozmowy. Ton ostrości pojawiał się w jego głosie wtedy, gdy chodziło o pryncypia. Wówczas nigdy nie ustępował. Prowadził wątek do końca, nawet gdy czuło się, że wszystkim wokół wygodniejszy jest kompromis. Patrzyłem na niego i myślałem, czy tak wyglądał Katon, gdy powtarzał przed Senatem swoje Kartagina musi być zburzona? Było to złe porównanie, bo obsesją profesora było budowanie, a nie burzenie. Konstruowanie, a nie dekonstrukcja. Był w tym pozytywnie nienowoczesny, a jego konsekwencja zaowocowała stworzeniem wielkiego gmachu Polskiej Szkoły Filmu Dokumentalnego, stojącego do dziś. Gdy wchodzimy do budynku rektoratu, wita nas spojrzenie profesora jako jednego z doktorów honorowych. Gdy idziemy dalej, patrzy na nas ze ściany, na której wiszą portrety kolejnych dziekanów. A w jednym z dalszych pomieszczeń stoi jeszcze jedno pana zdjęcie, panie profesorze. Będzie pan z nami zawsze. Pamiętamy o panu. Potrzebujemy pana. Proszę, i pan o nas pamięta. Rabasz jako filmowy bohater i człowiek pozostał dla mnie tajemnicą. Tak, to prawda, spotykaliśmy się niemal co tydzień, prowadząc zajęcia w szkole. Najcenniejsze z tego czasu były wspólne chwile spędzane w pociągu relacji Warszawa-Łódź, do której dojeżdżaliśmy. Rozmawialiśmy o literaturze, o filmach, o życiu społecznym i politycznym w kraju. Ale o autorze dużo mówią jego dzieła. Jeszcze raz przywołam wypowiedź Jerzego Mierzejewskiego. Moje obrazy to jest całe moje życie. To jest mój życiorys. To jestem ja. O Kazimierzu Karabaszu dużo mówią bohaterowie jego filmów. Dlaczego wybierał tych, a nie innych? Dlaczego interesowali go nie ci z pierwszych stron gazet, a właściwie anonimy, tak zwani zwykli ludzie? Wybór bohatera jest wyrazem zainteresowania obszarem tematycznym, także wyrazem sfer i hierarchii wartości. Franek W., Krystyna M., jest tutaj między nami, Marysia i Emilka, inżynier Kolano i wielu innych. Patrzę na filmy Karabasza i mogę powiedzieć, że on cały jest w tych filmach. Że podobnie jak jego bohaterowie, był człowiekiem skromnym, życzliwym, rzetelnym, uczciwym, poważnie traktującym swoją pracę, twórczość i życie. Te filmy są i zostaną z nami, tak jak ich autor. Kino Karabasza wpływało od początku bardzo mocno, być może nawet nie w taki sposób zamierzony, ale właśnie sukcesy tych filmów, Muzykanci, Ludzie w drodze czy Węzeł, tych trzech, które się pojawiły, sprawiły, że w podobnym czasie inni dokumentaliści szukali podobnych tematów. Wszyscy na pewno mówią o Muzykantach, które Kieślowski uważał za... Mówi, jak mi każą wymienić 20 filmów najlepszych na świecie, no to wymieniam Muzykantów. Jak mi każą wymienić 10, to wśród nich są Muzykanci. A jak mi każą 5 wymienić, to i wśród nich też są ten malutki filmik, ci Muzykanci. Muzykanci, czy Ludzie w drodze, czy Węzeł, który był takim filmem, jak to u Karabasza, wychodzącym bardziej od tego, o czym chcę powiedzieć, bardzo jeszcze abstrakcyjnie, może o ludzkiej pasji, jak w Muzykantach i szukanie jakiejś egzemplifikacji, albo o tym, jak ludzie pracują, operując słowem. Stąd Węzeł, który był taką opowieścią o kolejarzach z Tarnowskich Gór, którzy przez telefony kierują ruchem, nie był filmem o nich, ponieważ to miejsce jakoś Karabasza zachwyciło, tylko szukał jakiegoś sposobu, gdzie ludzie rozmawiają. Była ta właśnie niesłychana siła takiej perswazji praktycznej, że takie jego bardzo ważne dla mnie później w działalności mojej reżyserskiej było to, że jak on powiedział, jak ja miałem jakąś tam wątpliwość i mówię, no ale dobrze, jak z tego wybrnąć, czy tak te ujęcia ustawić, czy tak, proszę pana, stół panu odpowie,
Mieliśmy możliwość zawsze wyczekania na odpowiednie światło, zwłaszcza w plenerze, które Kazimierz Karabasz szalenie doceniał. Na przykład w portretach uwielbiał światło kontrowe, światło, które po prostu nie było oczywiste, nie było takie wprost. Nienawidził ustawienia po świetle, czyli żeby słońce świeciło komuś w oczy. Karabasz z Niedbalskim stawali sobie gdzieś na ulicy i obserwowali, patrzyli. Czy ta twarz ciekawa, ale popatrz Stasiu, popatrz tam jaka gęba niesamowita, zobacz, zrób mi to, tylko długo wytrzymaj, trzymaj, jest, dobra, mamy. To było to właśnie takie czekanie. Nauczył mnie patrzenia w głąb ludzi przede wszystkim. On to fantastycznie opanował, że powierzchnia jest powierzchnią, efekty są efektami. Wizualność jest wizualnością, ale pod tym wszystkim jest jeszcze oczywiście głębia człowieka. I on do tej głębi maksymalnie dążył. To, co nam pozostało do uczynienia tutaj, to już tylko jedno. To, co mamy uczynić, uczyńmy z miłością.